Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest 12 grudnia, trzecia niedziela Adwentu, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Dzisiejsza niedziela, kochani, nosi łacińską nazwę Gaudete, czyli radujcie się. I dzisiejsza liturgia słowa prowokuje nas i zachęca nas do takiej radości, która wypływa z Pana Boga. Nie jest tylko taką wesołkowatością, ale taką głęboką radością. Oczywiście nie można pomijać faktu, że często humor, dobry humor, wtedy kiedy nikogo nie poniżamy, kiedy nie śmiejemy się kosztem drugiej osoby, ale stosujemy jakiś dobry żart, sprawia często, że gdzieś tam sytuacja jakaś napięta rozładowuje się. Natomiast nic nie zastąpi takiej prawdziwej Bożej radości. I kiedy patrzycie na wieniec adwentowy, mogą to być cztery czerwone świece, albo mogą być na przykład cztery świece, w tym trzy fioletowe i jedna różowa, to właśnie ta różowa świeca oznacza tę niedzielę Gaudete. Że ten kolor fioletowy, który jest kolorem zadumy, tutaj on blednieje, dlatego że już teraz cieszymy się z tego, że Pan już niebawem nadejdzie. I gdybyście spotkali kogokolwiek i spytali, co jest źródłem Twojej radości, to prawdopodobnie niektórzy by powiedzieli pieniądze, sława, kariera, władza albo jakaś przyjemność, to sprawia mi radość. Natomiast dzisiejsza liturgia słowa mówi nam o tym, że prawdziwą radość jest w stanie dać nam tylko Pan Bóg. I dlatego z Niego powinniśmy czerpać radość, która będzie nas umacniała, a nie gdzieś tam rozbijała wewnętrznie. Święty Jan Bosko często mawiał, że szatan boi się ludzi radosnych. I rzeczywiście podczas wychowywania swoich podopiecznych wykorzystywał humor jako takie większe zaangażowanie ich w coś, co jest dobre. Coś, co buduje taką lepszą atmosferę. I potwierdza to święta Urszula Leduchowska, która szerzyła tak zwane apostolstwo uśmiechu. Mówiła o tym, że uśmiech skraca dystans. Jeżeli widzisz człowieka uśmiechniętego, to łatwiej ci jest podejść do niego, żeby nawiązać z nim kontakt. Natomiast jeśli widzisz człowieka, który ma taką mroczną, ponurą twarz, to raczej wydawałoby się, że lepiej nie podchodzić, bo nie wiadomo, co może cię spotkać. Bardzo wielu świętych wykorzystywało humor jako język ewangelizacji. Na przykład święty Filip Neri, na przykład wspomniany już przeze mnie święty Jan Bosko, albo papież uśmiechu Jan XXIII czy Jan Paweł II i wielu, wielu innych świętych. W moim zakonie u franciszkanów mam bardzo wielu braci, którzy lubią się śmiać głośno i często. Do nich na pewno należał świętej pamięci już w tej chwili ojciec Czesław Koziel, który zanim przyszedł do zakonu, to pracował w cyrku jako klaun. I później, kiedy został kapłanem, to często wykorzystywał te elementy humoru do tego, aby zdobywać szczególnie młodzież czy dzieciaki. Również pamiętam takiego brata Felicissimusa z Niepokalanowa. Felicissimus to od łacińskiego Felix, czyli szczęśliwy, a Felicissimus to najszczęśliwszy. To taki uśmiechnięty brat od ucha do ucha, który miał na swojej głowie takie sombrero z napisem informacja i który chodził przed bazyliką w Niepokalanowie i każdy, kto chciał zasięgnąć jakiejś informacji, to po prostu podchodził do niego, a z uśmiechem odpowiadał. Brat, który miał w sobie niesamowicie dużo humoru i to imię Felicissimus najszczęśliwszy bardzo do niego pasowało. Poza tym dzięki uśmiechowi człowiek jest bardziej zdrowszy, jest bardziej młodszy, bardziej święty, tak jak Arka Noego śpiewała, że każdy święty chodzi uśmiechnięty, tylko nawrócona jest zadowolona. Jest też zły uśmiech. Wtedy, kiedy się wyśmiewamy z kogoś, kiedy kogoś poniżamy i robimy pośmiewisko z kogoś, wtedy to się Panu Bogu nie podoba. Albo na przykład taki uśmiech pychy, buty, kiedy jesteśmy tacy zapatrzeni w siebie. Taki uśmiech też nie jest dobry. Albo na przykład, kiedy taka ogarnia nas wesołkowatość, bezrefleksyjna. Wtedy nie można nic poważnego powiedzieć, dlatego że wszystko może być wyśmiane, sprowadzone do jakiegoś humoru, żartu, podczas gdy tak nie jest. Pan Bóg ma poczucie humoru, ale Pan Bóg też nie pozwoli z niektórych rzeczy żartować. Nawet gdyby wszystko inne zawiodło, nawet gdybym doznawał różnych nieprzyjemności, to kiedy zwracam się do Pana Boga, to On jest źródłem mojej radości, bo również wśród owoców Ducha Świętego też jest radość. I również kiedy Jan Chrzciciel z dzisiejszej Ewangelii jest nad Jordanem i przychodzą do niego ludzie, to on dzieli się tą radością, że już niedługo przyjdzie Zbawiciel, który wszystko odmieni, że on jest tak naprawdę tylko cieniem tego, co ma przyjść, że Pan Jezus przyjdzie i przyniesie nowy chrzest, przyniesie nową wartość,
To wszystko, co do tej pory jest, jest tylko zapowiedzią, jest tylko cieniem tego wszystkiego, co dopiero będzie blaskiem, kiedy przyjdzie Pan Jezus. Życzę Wam, kochani, żeby ten Adwent był dobrym czasem dla Was, żeby to Pan Bóg był źródłem Waszej radości. Nie ten świat, nie to wszystko, co może ucieszyć tylko przez chwilę, ale to wszystko, co daje nam wieczną radość. I do tej radości wiecznej Pan Bóg nas wszystkich zachęca. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra.